dobry, witam was serdecznie w piściowym vlogu. Piści jak skurwysy. Ale tak, mamy pierwsze loty. Już miesiąc został do oporowego zaczęcia sezonu. Ale tak, sezon już praktycznie zaczęty. Mianowicie ja już oram pod owiec. Tutaj jest taka mała drogka, której nigdy jeszcze nie pokazywałem. Oram pod owiec i będzie sobie tutaj już. A dlaczego? To sobie zobaczycie na przestrzeni tam z pół roku może. Gdzieś od kwietnia coś takiego. Także no tutaj jest ziemia fajna, bo nigdy tutaj nie było kopane. Zawsze był wysypywany popiół. Kuby tutaj ładnie sobie chodziły i zobaczcie, jaka tu jest fajna ziemia. O, taki czarnoziem. No, także tak to tu się prezentuje. No siema, witam serdecznie w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj piąte loty. No i co? Działamy sobie tam z vlogiem, z robotą. Działamy sobie tam z robotą. Coś tam powoli zaczynamy. A ja jadę wam pokazać. Czosnek zimowy, bo był siany, sadzony pod koniec. Chyba, czekajcie, jakoś chyba 20 października, coś takiego. No i jadę wam go pokazać, bo mam plan dzisiaj go ruszyć. Dać mu na początek potas. Czyli damy tutaj popiół drzewny. No i co? I zobaczymy, jak to, jak będzie, jak przezimował, co i jak. Bo co prawda, co chciałem iść, to tak nie wchodziłem do niego. Nie. Powiem wam, że kłada mieliśmy robionego, bo znaczy ja miałem robione, bo niestety w pływaku pojawiła nam się benzyna. No i niestety musieliśmy wymienić. Podczas jazdy kład kupił tyle paliwa, że dajcie spokój. Wymieniliśmy, sprawdziliśmy jeszcze zawory, no i kład naprawdę fajnie chodzi teraz, naprawdę to jest czysta przyjemność jeżdżenie tym kładem. Także jest też dolany olej, zobaczcie jaką fajnie teraz chodzi, nie? Tak chodzi na wolnych obrotach, tak jeszcze nigdy nie chodził. No dobra, jestem już na tym, jak on się trochę rozgrzeje, bo będzie dzisiaj potrzebny, trochę popracuję sobie. No i tak, jestem już na tym moim czosnku zimowym z mojej plantacji. No i tak, nie wygląda to źle, ale widać, że te mrozy tutaj ładnie, no dały trochę mu w kość. Co prawda może nie mrozy tyle, ale jedynie tutaj ten zimny wiatr. Coś tam widać. Jest trochę rzadki, no może tam kilka takich małych gdzieś było właśnie tych ząbków. To po prostu może nie wyszły. No tam widziałem z przodu, jedną wyciągałem, no to była po prostu zgnita mała ząbka. No mówi się tu, no jest jaki jest. Najwyżej będziemy dosadzać, będę dosadzał, jeżeli będzie taka potrzeba. Ale na dzień dzisiejszy, no nie wygląda to źle, choć mógłby być, mówię, tutaj, no widzicie, mógłby być bardziej taki, gdzie jest, to jest, gdzie nie ma, to nie ma, także nie tyle, także spróbuję dzisiaj tutaj po prostu, słuchajcie, udało mi się pozyskać popiół, co prawda nie jest suchy, jest trochę mokry, ale może to dobrze, bo lepiej się będzie właśnie go agregować, że tak powiem. Także tyle. No, udało mi się, już teraz wiem mniej więcej, jak to wygląda. No teraz to
ładnie i tak widać. Się przyjrzymy. O. Dalej. Udali. Nie wiem, czy to będzie widać. Tak on się tu prezentuje. Są takie wypady, ale mówi się trudno. Tam też były wypady. Także no cóż, coś tam robi. Jakby taka malutka muchawa leci. To jest najgorsze, bo to jest taki szare. No cóż, będziemy obserwować. Na razie to tyle. Także trzymajcie się. Do następnego.